Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Pani ambasador, dlaczego wywołała Pani wielki kryzys w stosunkach polsko-izraelskich? Myślę, że to nie byłam ja sama, a to była ta ustawa, odnowienie ustawy i godzina, w którą to było przyjęto dla Izraela, dzień międzynarodowy, dzień pamięci Holokaustu, to poważny dzień i ta burza zaczęła się w Izraelu. Ja mówiłam dlatego, że musiałam. No tak, pani twierdzi, że to Polacy wybrali zły czas, ale z kolei wczoraj prezydent Andrzej Duda bardzo ostro powiedział, że byłem zbulwersowany, że pani ambasador podniosła tę kwestię właśnie podczas obchodów rocznicy. Nie rozumiem tej sytuacji. Polskie władze są zszokowane tym, że pani, nie uprzedzając nikogo, nie mówiąc o niczym, po prostu w czasie uroczystości, która miała nas łączyć, zaatakowała Polskę. Nie, ja mówiłam, próbowałam powiedzieć panu Morawieckiemu, że ja to zrobię przed ceremonią, ale niemożliwe było. Miałam coś całkiem innego do powiedzenia, ale niemożliwe było normalnie funkcjonować, kiedy w Izraelu już była decyzja premiera i kiedy dyplomaci mają swoje instrukcje. Panie ambasador, ja rozumiem, że to są pani instrukcje, tylko właśnie to jest coś, czego my nie rozumiemy. No bo jak wygląda kalendarium tej całej historii? No moim zdaniem ono zaczyna się 30 sierpnia 2016 roku, czyli prawie półtora roku temu. Pani spotyka się z wiceministrem Jakim. Wiceministrem Warholm, nie z panią, nie z Jakim. Pani się trzy razy z nim spotykała, spotykała się pani również pani zastępca. Ale na ten temat to nie był, tak. On twierdzi, że rozmawialiście państwo 30 sierpnia i pani mu mówiła, że no, strona izraelska chciałaby zagwarantowania wolności badań naukowych. To zostało zagwarantowane w październiku 2016 roku, a teraz to już są fakty. W październiku 2016 roku było pierwsze czytanie ustawy, która nie zmieniła się w tym kształcie, w kształcie relacji polsko-żydowskich. A miesiąc później, podczas wizyty premier Szydło w Izraelu, no, wspólny komunikat brzmiał tak, że Izrael i Polska sprzeciwiają się wszelkim próbom wypaczania historii, także przez stosowanie błędnych terminów, takich jak polskie obozy śmierci. Ale nie ma sporu całkiem o tym terminie. Izrael jest przeciwko używaniu tego terminu i Izrael wiedzie, że niemieckie nazisty budowali obozy w Polsce. Nie mam o wrażenie, tym idę. Pani ambasador, mam wrażenie, że naprawdę nie wszyscy w Izraelu to wiedzą i nie mówimy teraz... Może nie wszyscy, ale państwo państwo w Izraelu wiedzie to i to powiedział nawet podczas tej burzy, która teraz idzie, kilka razy powiedział sam premier. Ale przykro mi się z panią nie zgodzić, no ale nie mogę z panią się zgodzić, no bo dobrze, Jair Lapid to nie rząd, on bardzo nie chce być w rządzie. To jest były minister finansów. Ale były, nie jest i on teraz konkuruje i używa emocji w okrągu Holokaustu. No tak, ale on mówi, że były polskie obozy śmierci, żadne prawo tego nie zmieni. Czołowi dziennikarze... Już wczoraj on nie powtórzył tego, powtórzył dużo innych głupot, ale nie tego, dlatego ktoś jemu powiedział. Ale jak Polacy kraj... to odbierają? No, przepraszam, to jest taka sytuacja, że oczywiście byli w Polsce i temu nikt nie zaprzecza, szmalcownicy, prawda? Ludzie, którzy no, dopuszczali się haniebnych rzeczy. Oni zresztą przez polskie państwo podziemne od 1943 roku oficjalnie byli karani wyrokiem śmierci za denuncjowanie Żydów. No i jeżeli Polacy słyszą teraz, że no, współuczestniczyli w Holokauście, to jest mniej więcej tak, jakby Żydów oskarżać o to, że uczestniczyli w komunizmie, bo jacyś tam Żydzi coś złego zrobili. Po pierwsze, to też robią. Ja dobywam dużo tych oskarżeń teraz na moim Facebookie. Ale ja chcę wrócić do tych dat. Jeszcze oprócz tych dat, o których pan mówi, było kilka przykładów spotkań przez
teraz na moim spotkaniu w ministerstwie ja powiedziała, że najważniejsze to być w kontaktu z Yad Vashem, a potem w organizacji, w której jesteśmy członkami i Polska, i Izrael, International Holocaust Remembrance Alliance, organizacja pamięci Holokaustu, były bardzo detalne dyskusje tego prawa, tej ustawy, i było porozumienie, tak my rozumieli, że na ten moment ustawa nie będzie przyjęta. Dla nas w piątek, ten ostatni piątek, była całkiem niespodzianką. Nie mogła być to dla was niespodzianka, z całym szacunkiem, dlatego że przecież pani, a wierzę, że ambasada Izraela wie, co się dzieje w Polsce, wystarczy czytać gazety, o tym, że ta ustawa jest procedowana, i to w takim kształcie wiedziane było od półtora roku. Półtora roku ona była odłożona i jeszcze 2 tygodnie temu słyszeliśmy, że ona, to co po angielsku nazywa się dormant, ja nie wiem, jak to by śpiąca. Dobrze, tylko pani ambasador, dobrze. Z polskiej perspektywy wygląda to tak, że nagle coś się stało w Izraelu i my tego zupełnie nie rozumiemy i słyszymy jakiś niebywałą falę oskarżeń Polski. No, co takiego się wydarzyło? No, minister Łapiński, rzecznik prezydenta, mówi, że w Izraelu trwa kampania wyborcza, więc być może w jakiś sposób ta sprawa została wyciągnięta na użytek polityki. Jeszcze nie, ale tak, ona jest używana politykami, to zawsze tak, ale burza była jeszcze dlatego, że to wszystko zdarzyło się wieczorem przed Międzynarodowym Dniem Holokaustu i to była straszna burza. Po pierwsze, przed politykami historia część ocalałych. Ale pani ambasador, jest pani naprawdę przekonana, że to była właściwa reakcja, kiedy premier Netanyahu mówi, że polskie prawo to absurd i jestem mu przeciwny. Wydaje polecenie, żeby polski premier spotkał się z panią natychmiast. Pani mówi, że rząd Izraela odrzuca tę nowelizację i wszyscy są oburzeni. Czy pani wyobraża sobie sytuację symetryczną, że polski premier mówi, że izraelskie prawo to absurd i oczekuje, że premier Netanyahu się spotka natychmiast z polskim ambasadorem? Ale po pierwsze nie wiem, a po drugie trzeba rozumieć, że idę nie tylko o polskim narratywie. To wspólny narratyw. To idę o narratywy żydowskim też. I nie tylko żydowskim, ja nie wiem, jak inne narody. Trzeba jeszcze powiedzieć, że w Stanach niemały balagan ostatnie dni na ten sam temat. Tylko, pani ambasador, było tak, że Polacy mieli trudne relacje rzeczywiście z Żydami, to prawda. I trudne i dobre, więcej dobrych niż trudnych. Zgoda, ale to były zawsze kłopotliwe stosunki. Natomiast te relacje między Polską i Izraelem ostatnio były bardzo dobre. Polska chodziła za przyjaciele Izraela. A teraz w Polsce pojawiają się głosy poważnych, wydawałoby się, komentatorów, którzy mówią, nie, powinniśmy postawić na Palestyńczyków i przypominać Izraelowi o prawach człowieka. Nie wiem. Ja mam nadzieję, że nie wyrzucimy razem w śmiecie wszystko, co zrobiliśmy za ostatnie 27 lat. Dużo ludzi pracowali nad tym, włączając na przykład profesora Szewa Hawajsa. Rozmawiałem z nim wczoraj. I mam nadzieję, że to wszystko pójdzie, dojdzie do jakiegoś konstruktywnego dialogu. Z Szewem Hawajsem rozmawiałem wczoraj, leży w szpitalu i jest załamany tym, co się dzieje. O tym wszystkie są, ja też. To porozmawiamy o tym na rmf24.pl i na interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Pani ambasador, pani mówi, że jest pani załamana tym, co się stało, ale ja muszę wrócić do pytania. Co takiego wydarzyło się w Izraelu, że nagle ustawa, o której mówimy tak długo, zaczęła być tak poważnym problemem? Proszę nam to wyjaśnić. Ten problem był jeszcze z początku, była fala głosów i publikacji wtedy też.
Potem była długa przerwa, podczas której nic o tym nie słychaliśmy. A kiedy już była publikacja, i trzeba pamiętać, że pierwsza publikacja była bardzo, bardzo ciężka w gazecie Haaretz, w której była jedna z rzeczy, które może być zaczęła tu burzę, było to, że traktowanie, że po ustawie każdy ocalały, który powiedział, że Polak, jakiś Polak jemu coś złego zrobił, może być oskarżony. I to było w pierwszej publikacji. Na naszego wspólnego Boga, że się tak zaklnę. Pani ambasador, no przecież pani wie, co jest w tej ustawie. Tam ani relacje historyczne, ani badania naukowe, ani działalność artystyczna nie podlega żadnej karze. Ale to nie badania naukowe. Jeżeli dziennikarz bierze wywiad u ocalało, czy u rodziny ocalało, mówią, dziennikarze na przykład. I pani myśli, że dziennikarz wtedy pójdzie do więzienia, tak? Nawet jeśli nie pójdzie. Jeśli pójdzie tylko do... będzie oskarżony i muszę potem iść przez cały proces. Nawet ja nie myślę, ale... to może być tak traktowano. Przez kogo? My siedzieli wczoraj z prawnikiem i polskim prawnikiem i on nam też powiedział, że to możliwe. No, dobrze, Polacy przedstawiają opinie prawne przeróżne, rządowe, IPN-owskie, sejmowe i każda z nich twierdzi, że wolność badań naukowych jest tam zagwarantowana wprost, expressis verbis, czyli no jednoznacznie. Ale to nie badanie naukowe. Na przykład stoi jakiś młody przewodnik grupy, nie bardzo mądry, i mówię: Polacy, co zrobili tam jakimś Żydom w jakiejś wiosce. Tak, i on zostanie natychmiast aresztowany i skazany, tak pani myśli? Tak, ja tak nie myślę, ale to możliwe według tej ustawy. Nie, to nie jest możliwe według tej ustawy. Musiałby robić to kontrfaktycznie, musiałby to nie tyle mówić, bo w Polsce panuje wolność słowa, tylko na przykład to publikować i tak dalej. No, to jest jeszcze raz, dziennikarz, który publikuje jakąś niedobrą historię o smalcownika. Ale jeśli ja obrażę na przykład dzisiaj, według polskiego starego prawa, obrażę na przykład naród żydowski, pisząc jakieś bzdury w polskiej gazecie, to też mogę trafić do więzienia, bo to jest odpowiedzialność za słowa, no, której nie mogę przekroczyć. Polska jest krajem wolności słowa, ale jeśli będę panią obrażał, to poniosę za to odpowiedzialność. To jest chyba oczywiste, w Izraelu jest tak samo. Nie wiem, to było traktowane jak możliwość ten dialog, otwartą dyskusję na temat Holokaustu zamknięć. Pani ambasador, dobrze, tylko że w Izraelu za negowanie Holokaustu można na 5 lat trafić do więzienia. Jest to przepis, który zresztą w Polsce obowiązuje, kara jest mniejsza, tak zwane kłamstwo oświęcimskie. W 17 państwach bodajże europejskich, tyle naliczyliśmy, jest to penalizowane, czyli karane. No, Polacy piszą teraz ustawę, w której oskarżanie nas o udział w Holokauście, w zagładzie, też będzie karane. Czy my nie mamy prawa, my Polacy, bronić swojego dobrego imienia? Ja myślę, że macie, ale tylko to musi być... Ja też cały czas bronię Polsku. Nawet kiedy jeżdżę do Izraela, uwielbiam Polsku i uwielbiam to, co tutaj spotkam. Ale myślę, że sami słowa tej ustawy są szersze niż muszą. Ja mam wrażenie, że to trzeba bardzo się doszukiwać tutaj jakichś negatywnych znaczeń, żeby to znaleźć. No, prezydent Duda powiedział wczoraj: mamy prawo bronić się przed ewidentnym pomówieniem i oszczerstwem, a mówienie o polskich obozach zagłady to jak cios w twarz. Ja myślę, że ewidentne to możecie robić, ale ustawa jest szersza niż to.
Pani ambasador, ja naprawdę dostawałem wiele pism, którym zrobiono ze mnie czołowego filosemitę Polski, ale obawiam się, że po tym, jak pani mówi takie rzeczy, ja dostanę teraz zakaz wjazdu do Izraela, no bo przecież normalnym ludziom, a mam wrażenie, że przynajmniej w tej sprawie jestem cokolwiek normalny, no włosy dęba na głowie stają. Co takiego się wydarzyło? Spytam po raz piąty. Że ale kraje, to, które to odwrotnie. Rozmawiały. W Izraelu to jak postawić lustro przed nami. W Izraelu to odwrotna reakcja. Co takiego zdarzyło się, że trzeba robić ustawę taką szeroką? No, co się zdarzyło? Przez lata ważni ludzie na świecie, choćby prezydent Obama, mówili o polskich obozach koncentracyjnych. Polacy czują, że to jest nie w porządku. Ale chcą zrobić prawo, to jest nie które w będzie porządku. Symbolem i sygnałem, że tak nie wolno. A wy mówicie, he, nie, tak nie można, bo ktoś będzie później niewinny cierpiał. Jeszcze raz. W tej ustawie nie jasne, że to nie każde oskarżenie przeciwko jednostek polskich. To niech mi pani... To nie jasne. Dobrze, to pani ambasador, dwie pytania dotyczące przyszłości. Pierwsze, co jeśli ta ustawa mniej więcej w takim wymiarze zostanie przyjęta przez parlament, czyli przez senat, a dalej podpisana przez prezydenta? Ja nie wiem. Ja wiem jedną rzecz, że była rozmowa między premierami dwa wieczory temu i była decyzja o grupie roboczej. Mam nadzieję, że ta grupa przyjdzie do jakiegoś uspokojenia. Nie, szukamy dialogu i nie chcemy przeszkadzać naszym relacjom. To nie jest nasz pomysł. Ja mam nadzieję, że ten instrument tej grupy robotniczej będzie pracować. Czyli pani ma nadzieję, że dojdzie do porozumienia i ta ustawa zostanie zmieniona, tak? Nie wiem, czy zmieniona, czy będzie jakiś dodatek do ustawy, czy... Wyjaśniający jej znaczenia? Wyjaśniające te punkty, które... Ale to będą eksperty, historyki i prawniki. Ja nawet nie chcę wiedzieć. Ja z samego początku, kiedy spotkałem się w ministerstwie na ten temat, mówiła, że to nie ja, kto musi decyzować, jakie słowo użyć. Ale wie pani, co się dzieje teraz na Twitterze, na Facebooku? Wiem. Jak hiperemocjonalne... Niestety wiem. Ale po obu stronach. Jak znana dziennikarka izraelska pisze Polish Death Camps i pisze, że żadne słowa jej poglądy nie zmienią. Zgadzam się. Po stronach, ale z drugiej... Co ja mam jej napisać? A Polacy piszą tak samo, żeby była jasność. Piszą, że wy jesteście odpowiedzialni, wy, Żydzi, jesteście odpowiedzialni ale za komunizm, ja mam, mordowaliście na, nas. Na moim messengery mam bardzo taki prywatny message, że niestety co żałuję, że Niemcy nie zabili moją własną rodzinę. Nie możemy reagować na tak, ale to jest koszmar. No to jest koszmar. Z tym, że jak piszą tak wariaci i ludzie chorzy... I są wariacy po dwie strony. To wariatów na razie odpuszczam. Ja mówię teraz o ludziach, poważnych politykach, poważnych dziennikarzach, którzy się niestety radykalizują nie tylko u was, ale u nas też. Tak, ja wiem. Do czego my doprowadziliśmy stosunki polsko-izraelskie? Wie pani... Powiem pani tak, ostatnio byłem latem, no późną wiosną, byłem w Jerozolimie, siadam sobie w knajpie, pyta mnie chłopak, skąd jesteś, z Polski. No, przynosi mi kawę, którą zamawiałem i 50 wódki. Ja mówię, wódki nie zamawiałem. On mówi, a nie, to za przyjaźń polsko-izraelską. To piękny gest, oczywiście. On się razem ze mną napije tej wódki. Ja, człowiek wódki nie pijący, wypiłem ją z przyjemnością razem z nim. Ale teraz będzie inaczej. On mi na łbie kufel rozbije. Ja no. Mam nadzieję, że znaleźmy drogę wrócić do normalności. To nienormalnie. Nie chcę, my wszyscy nie chcemy wyrzucać dziecka z kąpielą. Tak. To proszę mi jeszcze powiedzieć, dobrze, no bo Polacy są zaniepokojeni tym, co Żydzi wiedzą o no także o Holokauście, bo no, oskarżanie Polski o udział w Holokauście, o uczestnictwo w nim jako narodu, Polski jako państwa, my uważamy za no, kontrfaktyczne, za sprzeczne z prawem. Ja myślę, że wy prawidłowo uważacie za kontrfaktyczne, ale rezultat publikacji o tej umowie jest odwrotny.
Ja myślę, że to straszne, nie tylko w Izraelu, dla wizerunka Polski, to co teraz idzie i my musimy to, jak to skontrolować. To pani ambasador, no to dobrze, to jaki macie wy pomysł, co my możemy zrobić, żeby wyjaśnić, że polskie prawo nie ma na celu ani, nie wiem, no, zaszkodzenie relacjom polsko-żydowskim, ani nie ma być tamą dla prawdy historycznej. Ja mam nadzieję, ta grupa, która będzie zrobiona, z naszej strony już zrobiona i na czele tej grupy będzie nasz generalny dyrektor MSZ-u. I myślę, że ktoś raczej wysoki będzie z waszej strony. Ja mam nadzieję, że to będzie wyjaśnione podczas tych kontaktów. Przyznaję, że to wszystko jest dla mnie jedną wielką niewiadomą, bo no, sama pani widzi, wie pewnie, jak w Polsce jest przyjmowany Szewach Weiss, człowiek odznaczony najwyższym polskim orderem. Tak. Nawet byłam kiedy na tym odznaczeniu. Pamiętam panią w Jerozolimie. No i to była wzruszająca uroczystość. Widziałem też, jak Szewach był przyjmowany przez Polaków na ulicach w Jerozolimie. Podchodzili do niego polscy, no, zwykle turyści albo pielgrzymi, którzy przyjeżdżają tam. Robili sobie z nim zdjęcia, szanowali go, uwielbiali. No i teraz, co dalej? No, Myślę, że kochany Szewach będzie kochany i dalej. Szewach może i będzie kochany, tylko pytanie jest takie, co z, wie pani, no, kiedyś takich ludzi, którzy pamiętają Holokaust osobiście, zabraknie. I zabraknie takich ludzi jak Szewach Weiss, którzy mogli powiedzieć w Jedwabnem, że oni pamiętają dwie stodoły. Tę straszną i tę, dzięki której on jako dziecko przetrwał wojnę. Nie wiem, co będzie, kiedy całkiem nie będzie tego pokolenia ludzi, ale myślę, że dużo klam z dwóch stron zostaje i w drugim pokoleniu. Myślę, że musimy pracować bardzo aktywnie, żeby jeszcze raz budować mosty, a nie odwrotnie. Mojżesz do ziemi obiecanej szedł 40 lat. No, tak, już blisko. To blisko. Czyli liczy pani od którego roku? Do 89? Tak. Czyli zostało nam jeszcze tak z 15 lat. Tak. I co, i myśli pani, że będzie jakoś normalnie? Ja bardzo chciałam, ja przyjechałam do Polski, ja wybrałam Polskę jak placówkę dla siebie, dlatego że wiem, że to jest przyjacielski kraj. Ja bardzo chcę, że kiedy będzie wyjeżdżać, to też będzie przyjacielski kraj, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że pani będzie opuszczać Polskę z dobrymi wspomnieniami i że Polacy będą pani... Ja uwielbiam Polskę. Nawet mąż, który ze mną nie jest na placówki już, uwielbia i cały czas broni Polsko tam na Facebooku i jeszcze gdzieś. No dobrze, to co w takim razie zrobić na koniec? O to spytam, by takie dobre relacje osobiste no, zyskały jakieś przełożenie. No wie pani, jak ja jadę do Izraela, to czuję się poniekąd jak w domu, chociaż nie mam żadnych korzeni żydowskich. No ale jak Polakom powiedzieć, że Izrael jest dla nich przyjazny i jak Żydom powiedzieć, że w Polsce ich lubią? Myślę, że kiedy przejdzie trochę czasu i temat zmieni się, będzie uspokojenie, mam nadzieję. Dobrze, to na koniec, żeby już odejść od tego strasznego i nie będziemy już rozmawiać o żadnych innych ważnych sprawach, to co pani w Polsce lubi najbardziej? Ja lubię bardzo różne rzeczy, dlatego że Polska nie jest taka jednorodna. Często ja jeżdżę bardzo dużo i jak w pracy. Ja normalnie na placówkach spotkam się z mężem w trzecich krajach i gdzieś tam mam wakacje. A tutaj my jeździmy cały czas po Polsce. Uwielbiam i region w okrąg Gdańska i Mazury. Bieszczady. Miasta. Mhm. Państwo ma dużo, 5 dużych miast, każde inne, od Gdańska do przez Poznań, przez Wrocław, Kraków oczywiście i Warszawa kochana. A co Polacy, a co pani akurat polską kuchnię może kojarzyć, bo pani jako dziecko mieszkała na terenie Litwy. Tak.
Więc myślę, że pierogi nie, Ja znam prawie wszystko i często pierwsza moja reakcja, że wróciłaś do domu, nawet bez ty, czy ich nie ma w innych krajach w takiej formie. Bardzo wszystko tutaj wygodnie, przyjemne, cywilizowane, czysto. To jest w ogóle historia, naprawdę nie wiem, czemu to zawdzięczamy, ale pani jest drugim ambasadorem Izraela, który mówi, że Polska jest czysta. Naprawdę nie wiem, chyba w domu macie czyste, bo na ulicy ja tego nie widzę, ale... Ja widzę. Pan był w Tel Awiwie, to nie Tel Awiw akurat jest czysty, bez przesady. W Jerozolimie bywa różnie, ale tak. Tel Awiw jest czyściutki, wypucowany, bo tam są hipsterzy, oni brodami zamiatają przecież. Może być. My z mężem uwielbiamy Polskę. Ja uwielbiam Izrael, no, ale mam nadzieję, że nasze relacje się poprawią, bo to, co w tej chwili jest, to jest zimna wojna dyplomatyczna? Mam nadzieję, że nie. Zimna wojna była za długa. My chcemy, chcielibyśmy, żeby to było króciutko. Mam nadzieję, że to tylko zimny weekend w takim razie i te relacje jakoś się poprawią. Państwa i moim gościem, mam nadzieję, że nie po raz ostatni w naszym studiu była Anna Azari. Dziękuję za rozmowę.